Witam cię bardzo serdecznie. Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór. Namaste. Siedemnasta lekcja mentoringu ze mną, czyli Twoja droga do mistrzostwa pod moją opieką i z moimi wskazówkami i przesłaniami. Jak w każdym mentoringu, odpowiadam również na pytania, dlatego można zadawać pytania w miejscu na komentarze, na dole, i ja poruszę je w kolejnych naszych spotkaniach. Można również wysyłać pytania przez e-mail. Dzisiaj, jak już sam numer mentoringu nam wskazuje, będziemy rozmawiać o gwiazdach. Siedemnasta to oczywiście gwiazda. Te osoby z Was, które są na moich ceremoniach Wiedzą, że siedemnastka oznacza to niesamowite światło wszechświata, bycie gwiazdą, czyli bycie kimś, kto rozświetla te ziemskie przestrzenie, który ma swoje własne światło i które jest połączeniem pomiędzy wszechświatem a tym, co ziemskie. Taka właśnie Siedemnastka jako gwiazda w znaczeniu bratnich dusz i bliźniaczach płomieni. Zanim jednak zaczniemy temat, taki malutki, kwiecisty wstęp. A mianowicie jutro mamy wilczą pełnię księżyca. Już teraz słychać psy na zewnątrz, jak wyją, albo wilki, jak kto woli. I te energie aktualnie są niesamowite, ponieważ wkrótce zaczyna się rok smoka i ten rok królika no, musi odejść w tym momencie. No i ten królik tak niechętnie, niechętnie, tak w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, raz na prawo, raz na lewo. Skacze tutaj, i te, te energie są bardzo, bardzo silnie wyczuwalne, że gdzieś już na horyzoncie pojawia się ten mistyczny smok w tej całej swojej. Okazałości, z tym, z całym swoim pięknem, takim wejściem. No jak smok się pojawia, smok wchodzi, no to wszyscy podnoszą głowy i wszyscy patrzą. To jest troszeczkę inaczej niż ten królik, który gdzieś cały czas się chowa, gdzieś ucieka, gdzieś taki jest taki nienamacalny. To do jednej nory, to do drugiej. Smoki. Jak się pojawiają, to się pojawiają. Więc te energie teraz to jest takie zderzenie się. Takich, można powiedzieć, dwóch przeciwieństw. Bo z jednej strony mamy tego zająca, tego królika, tego płochliwego, takiego, który no tak nie za bardzo, nie za bardzo. Owszem, może bardzo jest płodny, bardzo nastawiony na rozród, ale jednak jest to zupełnie inna energia niż tego takiego Potężnego smoka, który, który gdy pojawia się na horyzoncie, to nagle tylko wszyscy patrzą na niego. No i e, jutro mamy nie tylko kolejny rytuał dla Matki Ziemi, ale mamy po raz pierwszy rytuał za duszę zwierząt i rytuał w intencji drzew, czyli flory i fauny na ziemi. Czyli najpierw spotykamy się na rytuałach dla Matki Ziemi i potem spotykamy się na tych dwóch rytuałach. Rytuał za duszę zwierząt, czyli takie wypełnienie światłem tych wszystkich dusz, które są jeszcze przywiązane tutaj na ziemi, czyli wszystkie zwierzęta, które odeszły w sposób nienaturalny tutaj z, z naszej Materialnej ziemi, które potrzebują naszego światła, żeby przejść przez tenczowy most. Oczywiście, tutaj możemy pod to podłączyć również wszystkie te zwierzaki, które codziennie w milionach giną w różnych rzeźniach i hodowlach, czyli to również ten rytuał to obejmuje, ale oczywiście koncentrujemy się na tym, co piękne i pozytywne, czyli wypełniamy światłem i prosimy w intencji tych dusz o to, żeby Odeszły z ziemi i poszły sobie do swojego domu, wróciły do domu, czy zostały również uwolnione z tego cyklu inkarnacyjnego. Tutaj poczujesz w głębi Twojego serca, co i jak zrobić. I kolejny rytuał: za duszę drzew czy roślin. I to tak samo. Bierzemy pod uwagę wszystkie rośliny, czyli nawet te tak zwane chwasty, które codziennie giną na polach spryskiwane na przykład środkami chwastobójczymi, spalane praktycznie tymi środkami chwastobójczymi, czyli również w intencji tych energii, tych dusz, tutaj możemy się spierać, czy rośliny mają duszę, czy nie mają. Moim zdaniem mają. Troszeczkę inaczej to wygląda, ten proces inkarnacyjny, niż na przykład u zwierząt, czy u nas u ludzi, ale mimo tego możemy tak sobie to wyobrazić, że wysyłamy światło i dokonujemy tej przemiany na Ziemi, żeby również ludzie się obudzili, żeby zobaczyli, co robią z tymi zwierzętami, co robią. Z roślinami i, żeby tutaj wprowadzić więcej tej miłości. No i oczywiście, później mamy rytuał świec intencyjnych w odpowiednich intencjach. I teraz uwaga, ponieważ większość osób z Was, które są na mentoringu, są również na ceremoniach. Naturalnie będzie ceremonia w tym miesiącu. Może nakręcę ją jutro, może nakręcę ją w piątek, może dopiero w poniedziałek, na pewno będzie. I będzie jeszcze jedna dodatkowo, ponieważ jedna nam odpadła, gdy ja byłam we Włoszech, gdzie byłam na tym wyjeździe na Lago de Orta, Tam nam jedna odpadła ceremonia, na pewno pamiętasz, więc ja to również nadrobię. Dlaczego jeszcze ta ceremonia się nie pojawiła? Ponieważ Staram się nadrobić wszystkie zaległości, tak żeby wejść do tego roku smoka naprawdę z czystym kątem, czyli i podsumować Wam wszystkie zaległe rytuały i wykonać wszystkie zaległe przepowiednie, no i oczywiście również pchnąć do przodu trylogię, czyli tą nową trylogię, ponieważ to było już na mojej tapecie w roku 2023, Tutaj były pewne opóźnienia, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ja również miałam niesamowite procesy w tym roku 2023 do przejścia, do przeżycia, do przepracowania. No i dlatego muszę wszystko popchnąć, tak żebyśmy we wszystkim byli na bieżąco. Także mam nadzieję, że mi wybaczysz to opóźnienie. W ramach ceremonii, ale jak mnie znasz, to wiesz, że nawet jeżeli coś się gdzieś przesunie, to ja i tak zawsze daję więcej niż się umawiamy, tylko może troszeczkę później, troszeczkę w innym czasie. No i e, oczywiście e, wszystko następuje w tym momencie, w którym powinno nastąpić. I zawsze nadrabiam wszystkie zaległości, jeżeli takie występują. A czasami no, występują zaległości, ponieważ też jestem człowiekiem. No i no, niestety jeszcze się nie sklonowałam, a może powinnam, to wtedy byłoby dużo, dużo szybciej i lepiej. Dobrze, zaczynajmy więc ten temat, na który tak bardzo czekasz. Zaczynamy od tej gwiazdy. Jeszcze raz przypominamy sobie, Tą kartę, Ty wiesz, że ja się zawsze opieram na kartach Tarota Crowleya, mimo tego, że jest to taka sporna postać, nie wiadomo czy dobry, czy zły, nieważne, dobrze, nieważne, nie będziemy się tutaj wypowiadać, czy on był białym magiem czarnym, czy transcendentnym, skupimy się bardziej na tym, że te karty, które stworzył, zawierają w sobie właściwie wszystkie ważne symbole, które powinny mieć w sobie karty Tarota, i ja teraz kupiłam sobie talię white, whitea, czyli będziemy sobie na ceremoniach albo w różnych odczytach porównywać, tak, żeby było widać i to, i to. I wtedy zobaczę, że rzeczywiście te karty Crowley'a są bardziej symboliczne. Dobrze, i teraz tak, przypominamy sobie kartę Gwiazda. To jest taka kobieta, takie długie włosy. Ogólnie wszystko jest w takich kolorach, pięknych kolorach, bo taki. Taki lekki fiolet, taki czysty biały. No przepiękna jest ta karta. Moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowa. I teraz, gdy patrzymy na tą kartę, to widzimy, że ta gwiazda świeci swoim własnym światłem. Czyli ona nie odbija jakiegoś obcego światła, tylko świeci swoim własnym światłem. Rozświetla coś i jest jak gdyby zasilana z góry. Czyli zasilana z wszechświata i przekazuje tą energię, do ziemi. Tutaj nie będziemy aż tak bardzo się koncentrować na tej symbolice, bo można by było oczywiście tutaj więcej na ten temat powiedzieć, ale ja to omawiałam w wielu naszych ceremoniach, więc można sobie wrócić do tych ceremonii, które zawierają w swoim numerze 17, czyli na przykład 217, 117. 170, 170 i tam cała ta seria, prawda? Więc tam y, jest to omówienie. I teraz tak, gdy popatrzymy sobie na tą gwiazdę, to czujemy coś takiego wyjątkowego. To przez długi czas była moja ulubiona karta, gdy ja. Dopiero zapoznawałam się z kartami króleja, gdzie miałam bardzo, bardzo bliskiego mi przyjaciela w Ordo Templi Orientis, czyli w, te, w telemie, gdzie żeśmy prowadzili no niesamowite dyskusje mailowe między sobą, to ja wtedy wydrukowałam całą tą naszą historię, tej całych naszych rozmów, bardzo, bardzo długotrwałych rozmów, no i powstały z tego takie grube, grube księgi i jedną jedną część tych ksiąg czyli wydrukowałam je jak gdyby dwa razy, zachowałam dla siebie, dla potomności w moim domu w Polsce. Może tam kiedyś powstanie muzeum. No i a drugą część, drugą część wysłałam do niego łącznie z jego portretem i tak dalej, to było takie moje jak gdyby zakończenie tej naszej długotrwałej drogi. I jak gdyby wybranie tej odpowiedniej, odpowiedniej ścieżki, i tak pięknie zakończyliśmy tą znajomość. I ja te księgi nazywałam gwiazda, ponieważ On był gwiazdą i ja byłam gwiazdą. Każdy z nas y, świecił swoim własnym światłem i razem żeśmy rozświetlali coś, i razem żeśmy coś przeżywali, i razem żeśmy coś jak gdyby czegoś doświadczali. Dobrze. I teraz tak, zanim przejdziemy do tego tematu, jeszcze może takie pytanie. Czy masz czasami takie sytuacje, czy miałaś, czy miałeś takie sytuacje życiowe, że spotykasz jakiegoś człowieka, jakiegokolwiek człowieka i masz z jednej strony odczucie, że się znacie bardzo długo, tak jakby setki lat się znać akceptować się na każdym poziomie i czuć się ze sobą tak jakby się rozkwitało. Czy masz czasami albo miałaś, albo miałeś coś takiego, że spotykasz jakiegoś człowieka, zazwyczaj tutaj w tym przypadku płci przeciwnej. I masz po prostu taki szok emocjonalny, takie przyciąganie również seksualne do tej osoby, romantyczne, Mimo tego, że ta osoba może wcale nie jest w twoim typie wyglądu, ale masz takie wrażenie, że po prostu no, no wszystko na tym świecie nie ma znaczenia, tylko yy, kontakt z tą osobą. I trzecie pytanie, czy masz czasami tak, że spotykasz jakiegoś człowieka i masz od razu do niego niechęć. Nawet jeszcze ta osoba buzi nie otwarła. Może już sam jej widok, już samo jej zachowanie, już sam jej zapach budzi w tobie po prostu coś takiego, że ci igły wychodzą na skórze, czy gęsia skórka na skórze, i, i, i masz taką niechęć do tej osoby, że masz wrażenie, że zaraz, nie wiem, skoczysz jej do gardła ją udusisz, albo masz takie wrażenie, że już sekundy nie wytrzymasz w towarzystwie tej osoby, bo po prostu wszystko ci się burzy w środku. No na pewno przynajmniej jedną z tych sytuacji miałaś albo miałeś, a jeżeli nie, no to tym bardziej dzisiejsze spotkanie może być dla Ciebie interesujące.